Szczęść Boże, słowa namaszczonego brata Andrzeja. Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus. Pragnę z radością poinformować, że jest potrzeba zmiany planu modlitw w Święto Boga Ojca, niedziela 4 sierpnia. Przed chwilą, podczas odmawiania nowenny do najświętszego serca Boga Ojca, dostałem natchnienie od Matki Bożej, że powinniśmy rozpocząć ten dzień od odmówienia nowenny do Boga Ojca. Zapewne nie wszyscy mogą, nie mają czasu na wcześniejsze jej odmówienie, dlatego też poprosimy Matkę Bożą, ażeby w cudzysłowiu rozmieściła tę naszą nowennę dwunastokrotność na poszczególne dni, tak by była zaliczona jako pełna nowenna, a jeszcze zostaną trzy dni. Rozpoczniemy więc ten dzień modlitw dokładnie o 10 nowędną do Boga Ojca. Proszę więc o punktualne przybycie. Pewna dusza ukryta zapytała Boga Ojca. Czy łaski na Bożej łące mogą być podobne do tych zgorującego krzaku? Pan Bóg powiedział, że 12 km nie robi żadnej różnicy dla Boga, dla łask. Zwróćmy tu uwagę na liczbę 12. Zapytałem tę osobę: Czy wie dlaczego? Akurat 12. Nie wiedziała. Odpowiadam: Jakiś czas temu podałem wymiary w cudzysłowie trójkąta opatrzności Bożej Nowego Jeruzalem. Osuchowa, goryjący krzak Wyszkowski wzgórze 21 km. Wyszkowski wzgórze podnóżek tronu Bożego wpływ Tuchełki do rzeki Bóg. 13 km. Wpływ Tuchełki do rzeki Bóg Osuchowa, 11 km. Boża łąka od Wyszkowskiego wzgórza jest bliżej niż Tuchełka o około 1 kilometr. Dlatego też Bóg ojciec dał 12 kilometrów. Jednak ta osoba nic o tym nie wiedziała. Informuję, że Krzyż Nowego Jerozalem będzie na Bożej Łące już w czwartek. 1 sierpnia będzie o około godzinie 18. Można zabrać namiot i korzystać z dwunastokrotności jednocześnie adorując. I jeszcze taki znak, również przed chwilą, około godziny temu zadzwoniła do mnie pewna siostra. Prosi o modlitwę, bo jej teść umiera, i jest w bardzo wielkiej potrzebie. Niezłocznie poszedłem pod Krzyż Nowego Jeruzalem. i w tej intencji zmówiłem koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy. Moc dwunastokrotności. Jakież to łaski. Mamy ogromne potrzeby, a łaski, a dwunastokrotność czeka. Przy poduszku tronu Boga Żywego, wpływ tuchełki do rzeki Bóg jest cały czas dwunastokrotność. Ale prawie nikt z tego nie korzysta. Jeździmy po sanktuariach w Polsce, ale o tym miejscu, gdzie największe łaski, już prawie nikt nie pamięta, nie odwiedza, a i dodatkowo tam niepodzielnie rządzi opatrzność Boża. I to, co po ludzku już niemożliwe, tam jeszcze można wyprosić. Niech Pan Bóg nam błogosławi i prowadzi i strzeże. Amen.